Sen z dnia 30 października 2020. Ja i tata akurat zamierzaliśmy wybrać się do jakiegoś marketu budowlanego na zakupy, ale nad nami bardzo nisko latały jakieś gigantyczne samoloty odwrócone do góry nogami. I tak latają, latają, patrzymy się na nie, aż w końcu jeden uderza gdzieś w jakieś miasto, a tata decyduje z tego powodu, że to jednak nie jest zbyt dobry dzień na zrobienie zakupów w sklepie budowlanym. I w tym momencie przypominam sobie, że z jakiegoś powodu muszę iść do swojej starej szkoły, którą już dawno skończyłam, aby odebrać jakiś dyplom. Wchodzę tam, a tam ludzie bez maseczek. A wtedy był taki czas, gdzie bez maseczek nie dało się nigdzie wejść. I wtedy podbiega do mnie jakaś koleżanka, przytula mnie i mówi, że powinnam iść do ośrodka zdrowia, bo właśnie w ośrodku zdrowia z jakiegoś powodu są rozdawane te dyplomy. No to dobra, idę do ośrodka zdrowia, wchodzę do gabinetu lekarskiego, a tam z jakiegoś powodu cała moja klasa. I uroczystość rozdania dyplomów. No to trwa ta uroczystość, kończy się ta uroczystość, i z jakiegoś powodu idę sobie na przystanek autobusowy w mojej miejscowości. A potem grzebię w śmietniku. Nagle podchodzi do mnie mój kuzyn i też zaczyna robić to samo. Znajdujemy się tam jakieś mega drogie rzeczy. Po czym ten kuzyn pyta mnie, co ja tu robię, a ja mu mówię, że jestem trochę smutna, bo tata nie mógł mnie zabrać na zakupy. Nagle przed nami kompletnie znikąd pojawia się jakieś takie, jakby połączenie normalnego autobusu i takiego jakiegoś samolotu. Wchodzimy do niego, a tam siedzi moja ciocia. No to ten kuzyn przejmuje miejsce kierowcy i rusza tym samolotem, autobusem. Do tego jeszcze nie powiedziałam. Ten samolot, autobus miał pod sobą takie gigantyczne koła, jak zazwyczaj mają normalne samoloty. No to jak ruszaliśmy z tej naszej miejscowości, no to też przejechaliśmy kołami tymi kogoś. Odrzuciliśmy z drogi kilka samochodów, bo te koła były gigantyczne, prawie zajmowały całą drogę. Wjeżdżamy na jakąś drogę poza miejscowością, którą otaczają pola, taranujemy jeszcze kilkanaście samochodów i próbujemy startować tym. Nagle wracam do dokładnie tego samego miejsca, w którym zaczęliśmy cały ten sen. I tak stoję statu, patrzymy, jak sobie ten kuzyn lata tym samolotem autobusem, a potem ląduje i wszyscy rozmawiamy, ale nie pamiętam, co się działo dalej. Koniec. Film powstał na fotelu Diablo Chairs. Link do mojego modelu, tak samo jak wielu innych, macie w opisie.